Dzień dobry, zapraszam na kolejną pracę plastyczną. Dzisiaj wykonamy rybkę z kształtu podłoni. Wycinamy w papieru albo, tak jak ja, z gąbeczki kształt dłoni i będziemy tego potrzebowali jeszcze ruchomego oczka, ale możemy również przykleić takie wykonane przez nas farby oraz słomki, którą na końcu odcinamy jej połówkę po to, żeby za pomocą farby i tej słomki kolorować łuski. Nabieramy naszą farbę i tworzymy łuski za pomocą słomki. Możemy również wykorzystać inne kolory. Następnie przyklejamy nasze oczko. Możemy to zrobić na klej bądź na farbę. I nasza praca plastyczna jest gotowa.